Witam, z tej strony Wawrzyn i zapraszam Was do pierwszego spojrzenia na grę Shaya Online, która ma podtytuł Eternity i wydawana jest przez Aeria Games w naszym polskim rodzimym języku, zarówno i na stronie internetowej i sama gra jest po polsku i z tego co widziałem to spotkałem tylko Polaków, więc serwery pewnie też są tylko i wyłącznie polskie. Jak widzicie do wyboru mamy dwa serwery, nie jest to dużo, jednakże wystarcza zupełnie, ponieważ gra, mimo że cieszy się popularnością, to nie jest jakoś dramatycznie zapchana, więc wejdźmy już powiedzmy na ten pierwszy serwer Tesan i zaraz zobaczymy, co mamy tutaj dalej. Są dwie frakcje do wyboru, co jest dość popularną rzeczą. Ja aktualnie jestem we frakcji, zaraz wam powiem, Zjednoczenie Furii i bodajże chyba druga frakcja to Królestwo Światła. Niestety nie jestem w stanie teraz wam pokazać tego drugiego królestwa, ponieważ gdy na samym początku gry wybierzemy już jedną z tych frakcji, to niestety nie jesteśmy w stanie wybrać poprzedniej frakcji już z powrotem, więc musimy się na początku dobrze zastanowić, jaką frakcję chcemy mieć. Na szybko tutaj utworzymy jakąś postać, żebym wam pokazał, jak wygląda interfejs cały tworzenia postaci. Niestety nie wiem, pewnie przez program do nagrywania mam takie czarne ekrany. Są dwie rasy do wyboru w każdej z frakcji. Akurat w tej mamy Nordeinów oraz Veili. Niestety, żeby wam pokazać, to muszę już wybrać klasę postaci. Jak widzicie, Nordeini to teraz wielcy barbarzyńcy. Mi od razu na myśl przyszedł barbarzyńca z Diablo 2. Klasy do wyboru mają barbarzyńcę, strażnika bądź łowcę, który nagle zmienia taką swoją budowę ciała na taką mniejszą. Oczywiście jest również kobieta, zarówno u jednej rasy i u drugiej. Druga klasa jest bardziej taka zwinna, że tak powiem, ponieważ mają zabójcę, poganina, który jest magiem, oraz wyrocznie, który jest postacią leczącą. Opcji do wyboru jako takiego wyglądu nie mamy zbyt dużo, jednakże zawsze coś tam można sobie znaleźć, coś dla siebie. Ciekawą opcją jest to, że możemy wybrać tryb, w jakim chcemy grać. Mamy do wyboru tryb mięczak, który jest dla takich bardzo słabych graczy, którzy dopiero się zaznajamiają z grami MMO i RPGami. Mamy słabiaka, mamy mocarza i herosa, którego musimy odblokować dopiero po jakimś tam poziomie, po jakimś tam czasie. I to jest na tyle, jeżeli chodzi o sam wygląd postaci. Teraz my już zaczniemy grę. Ja akurat mam postać poganina, także on tutaj wali sobie czarami. Grą jako taką już wam muszę powiedzieć na samym wstępie, że nie jestem jakoś mega zachwycony, ale to wam za chwilę wszystko powiem, czemu tak jest. Już kiedyś dawno temu grałem w Shaya i wtedy też mnie jakoś nie poraziła, nie powaliła mnie kompletnie na kolana. Także niestety tak to bywa. Dzisiaj, jak widzicie, nie zrobiłem cięcia przy ekranie ładowania, bo mam nadzieję, że chyba skończyłem w miejscu takim, gdzie nie będę zasypany jakimiś ogromną ilością lagów. Ogłoszenie, o widzicie, nawet możemy tutaj, ogłoszenie nam się włącza, które nam pokazuje, jak mamy się ruszać i wszystkie te takie podstawowe rzeczy, jak to wszystko ma działać. Nie wiem, czemu mi tutaj teraz spadają FPS-y na szybko. I jak widzicie, no już jesteśmy w samej grze. Ja sobie tutaj wyjdę z miasta. Jesteśmy w mieście takim na samym środku danej lokacji. I tutaj, no tutaj się zbiera parę osób. Jednakże, jak widzicie, no już jest jedna rzecz, która mnie bardzo, bardzo odrzuciła już na samym wstępie. To mimo, że mam czułość myszki na maksa, to i tak ta gra mi się wydaje taka wolna. To obracanie kamery jest takie, moim zdaniem, dość powolne. No i to jest problem, który niestety mnie strasznie odrzucił na samym początku. Widzicie, na razie tutaj muszę ogarnąć walkę z tym pająkiem. Jezus Maria, czemu... pierdykam. To było kompletnie, zająłem się gadaniem, kompletnie nie patrzyłem na swoje życie. No nic, no trudno. Widzicie, pojawiliśmy się w takim razie w mieście. Tutaj niech mi się to wszystko załaduje na szybko. Ja wam pokażę mapę, jak wygląda sama mapa. To jest jeden z takich obszarów, po którym się możemy poruszać. Jak widzicie, jest dość spory i od razu wam mówię, że nie możemy się podpierać tą mapą, jeżeli chodzi o te wszystkie góry, ponieważ mapa jest pełna różnych dolinek, górek i tak dalej, które do końca nie odwzorowują dokładnie tego układu, który jest tutaj. Jak widzicie, ja niestety na początku się w ogóle zgubiłem na tych mapach i dlatego doszedłem aż do tego miasta, mimo że questy mam tutaj do oddania, to byłem przekonany, że jakoś zaczynam w tym głównym mieście, które jest tutaj na samym środku, bo wydawało mi się, że to jest takie sensowne wyjście z sytuacji, że na samym środku, jakbym zaczął, no to będzie cacy, ale jednak nie. No to jeżeli chodzi o
tyle, jeżeli chodzi o samą mapę. O, właśnie, chciałem wam pokazać, jak wygląda cały świat. Jak widzicie, no ja jestem bodajże, tutaj jest ta zielona kropeczka, a samych lokacji mamy jeszcze sporo innych do zwiedzenia, co jest bardzo fajną rzeczą, jeżeli chodzi o urozmaicenie samych lokacji. Także to jest na pewno wielki plus. Dobrze, i teraz kolejną rzeczą, którą chciałbym, nie wiem czemu mi się tutaj to tak, widzę, co ja się skoczę gdzieś tutaj w bok, na razie ucieknę w tą stronę. Możemy oczywiście pod spacją, możemy sobie poskakać, jak widzicie tutaj wszystko jest po polsku, wszyscy są Polakami tak naprawdę. Kolejną rzeczą, o której chciałem wam powiedzieć, status postaci, statystyki rozdzielamy sobie sami, jak widzicie ja mam tutaj 10 punktów do statystyk, to sobie wszystko właduję w inteligencję, żeby zadawać jakieś kosmiczne obrażenia i troszeczkę obronę magiczną, nie, może tutaj sobie walniemy więcej życia o jeden punkt, okej. Okay. No to nie oceniajcie mnie, bo ja teraz naprawdę robię to wszystko na szybko. Jak widzicie, no statystyki rozdajemy sobie sami, więc postać może być dobrze spersonalizowana, jeżeli chodzi o same obrażenia, które chcemy zadawać, co jest też bardzo fajnym wyjściem. Kolejną rzeczą są oczywiście skille, które są nieodłączną częścią każdej gry. Skilli, jak widzicie, trochę już mam na 5 poziomie, to jest taka w miarę spora ilość i zadziwiające jest to, że dostają mi punkty jeszcze, których nie mogę nigdzie tutaj rozdzielić, ponieważ mam za niski poziom na inne skille. Jednakże obstawiam, że pewnie w pewnym momencie kończy się na tym, że dostajemy bez jakichkolwiek punktów, a jeszcze byśmy chcieli sobie jakieś tam skille wykupić, jednakże już wtedy nie damy rady. Mamy skille bitewne, główne bitewne jeszcze, a nie, bierne, przepraszam, bierne, główne, bitewne i specjalne. Każdy skill, no akurat jeżeli chodzi o Paganina, one są związane z jakąś tam magią krwi, gdzie czasami sobie odbieram troszeczkę życia i dodaję sobie na przykład troszeczkę many albo siły, takie rzeczy różne, które w zasadzie bardzo dobrze, moim zdaniem, współgrają z samym klimatem tego zjednoczenia furii, czyli tych tak naprawdę złych, którzy właśnie tak na pierwszy rzut oka wydawali mi się takimi naprawdę złymi BDS-ami, którzy właśnie mają coś tam związanego z magią krwi. Zresztą, no, sami powiedzcie, no, Poganin troszeczkę tak brzmi właśnie. Jeżeli chodzi o ekwipunek, nie jest jakiś mega wielki, jednakże wszystko tutaj na razie, jeszcze nic nie sprzedawałem, mam już 5 poziom, więc te przedmioty tak powiedzmy sobie dropią, i one się gdzieś tam zbierają i wcale nie zajmują aż tyle miejsca w inwentorii. Co jest w miarę wygodną rzeczą, jest w miarę schludne to inwentory, ten ekwipunek jest w miarę schludny i przyjemny dla oka. No tutaj mamy umiejętności, tutaj mamy oczywiście umiejętności dodatkowe. Rzemieślniczych umiejętności jeszcze nie mam, tu są podstawowe umiejętności, jak widzicie możemy założyć swój własny sklep, gdzie możemy sprzedawać rzeczy, nie wiem do końca, czy możemy zakładać sklepy tylko i wyłącznie w jakichś tam oznaczonych miejscach, wydaje mi się, że chyba jednak tak. Jak widzicie, no tutaj są moje skille, które mamy, użyjemy sobie tego skilla oraz użyjemy sobie tego skilla, to są takie buffki dla mnie, które jak się zbliżą do mnie inne potworki, to wtedy będziemy mogli swobodnie tam, wiem, że jeden... No dobrze, no to spróbujemy teraz sobie zawalczyć, zobaczymy jak mi to pójdzie. Może mi nie pójść, oj Jezus Maria, na pewno mi nie pójdzie, uciekam, nie ma wała. Uciekam, tutaj się może zabiję. Nie wiem, zaraz zobaczymy, jeszcze nie sprawdzałem, czy jak spadnę z dużej wysokości, to stracę życie. Nie straciłem życia. Widzicie, cudownie, jest cudowna ta gra. Mówię, no mapa jest na tyle duża, że można sobie tutaj spokojnie biegać. Po tych terenach. Jednakże sama rozgrywka wydaje mi się na tyle wolna i graficznie gra nie powala, ja mam ustawione wszystko na maksa tak naprawdę. No i graficznie jakoś tam powiedzmy nie powala, no powiedzmy umówmy się, że grafika to nie wszystko, jednakże no woda, efekty wody mi się podobają, aczkolwiek no już samo to wejście i że nic się z nim nie dzieje już jest gorzej. Rozgrywka wydaje mi się po prostu troszeczkę wolna, na pewno wiecie, no ja tutaj robię tylko pierwsze spojrzenie i moje wrażenia z tej gry takie powiedzmy początkowe, więc na pewno później jest dużo lepiej i powiedzmy dużo szybciej i tak muszę zakładać, że tak właśnie jest. Tu mam jakiś tam cash shop jeszcze właśnie, gdzie możemy wykupować sobie przedmioty, które nam tam powiedzmy pomagają za prawdziwe pieniądze. I tak, to jest właśnie szaja, dość taka moim zdaniem
proste MMORPG, które na pewno będzie sprzyjało ludziom, którzy młodszym graczom, którzy nie do końca, powiedzmy, jeszcze są swobodni w języku angielskim, a chcieliby zagrać w jakieś MMO. Tutaj mogą się dogadać spokojnie z wszystkimi po polsku. Wszystko jest po polsku, wszystko jest w miarę dobrze wytłumaczone. Może oprócz tego, że na samym początku już mamy do wyboru jakieś tam skille, o czym ja zostałem poinformowany i dopiero po drugim poziomie, jak się namęczyłem prawie ginąć parę razy, bo ten Pogani nie ma zbyt dużo życia, no to dopiero wtedy powiedzmy, że wyłapałem, że są te skille. Jednakże Shaya sama w sobie może nie jest jakąś mega powalającą grą, jednakże jest przyjemną grą, szczególnie dla... To jest przynajmniej moje odczucie, szczególnie polecamy młodszym graczom, którzy dopiero tak powiedzmy wchodzą w cały ten tryb MMO, wybiorą sobie tego niby tam słabiaka. Wszystkie konta. Aha. Błogosławieństwo bogini jeszcze dostałem, widzicie, nie wiem co się dzieje. I to jest chyba na tyle, bo wydaje mi się, że czas już mi się powoli kończy. Także Shaya polecam, szczególnie młodszym graczom, starszym ludziom też, jeżeli lubią taki klimat gier. A chcieliby zagrać sobie w coś po polsku, a nie przeszkadza im taka dość powolna rozgrywka, ponieważ mówię, no nawet bieganie jest tutaj na tyle powolne, że jakoś tak mnie niestety nie porywa do gry. I to jest wszystko z mojej strony na razie.